Lato w mieście trwa w najlepsze. Dzieciaki, które spędzają wakacyjny czas w Tarnobrzegu, na nudę narzekać nie mogą. Zobaczmy, co robią. Urząd Miasta Tarnobrzega wspólnie ze Stowarzyszeniem Fitnesska oraz Szkołą Podstawową nr 3 zorganizowali na przykład zajęcia z cheerleadingu i gimnastyki. Odbywają się one w szkole w każdy czwartek o godzinie 17. Zajęcia są bezpłatne, a żeby wziąć w nich udział, wystarczy po prostu przyjść. Oprócz tego, że mamy zajęcia wakacyjne, zorganizowaliśmy dla dzieci warsztaty weekendowe, które zaczęły się w piątek i w sobotę. Trwają 6 godzin dziennie. Zaprosiliśmy na te warsztaty mistrzyni w cheerleadingu. Ona nam pomaga trenować dzieci. No i oczywiście szykujemy się we wrześniu na zawody, które chcielibyśmy zorganizować ze stowarzyszeniem Diament. Myślimy, że we wrześniu zorganizujemy fajne zawody cheerleaderskie z marżonetkami, także serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do treningu i do tego, żeby w późniejszym czasie zaprezentować. Wspomniana mistrzyni to 17-letnia Wiktoria Kupny, która do Tarnobrzega przyjechała z Góry Świętej Anny. Taniec marżoretkowy trenuje od 7 lat. Swoje umiejętności przekazywała małym tarnobrzeżankom. Są to na pewno bardzo zdolne dzieci, z których można ogromnie dużo wykrzesać i mam nadzieję, że nasza dzisiejsza praca przyniesie takie efekty, że będziemy mogli je z przyjemnością oglądać na zawodach, bo na pewno jest na to duża szansa. To jest bardzo trudny sport, bo łączy ze sobą wiele elementów. Łączy gimnastykę, łączy akrobatykę. Trzeba być bardzo rozciągniętym, a do tego dochodzi rekwizyt, co oczywiście jest dodatkowym utrudnieniem, bo jednak trzeba się nauczyć pracy z tym rekwizytem i trochę taki inny po prostu rodzaj tańca, który się mało gdzie tańczy. Dla dzieci, które może nie są zwolennikami tańca i ruchu, Tarnobrzeski Dom Kultury przygotował m.in. warsztaty fotograficzne z Magdaleną Szczoczarz, która do Tarnobrzega przyjechała ze Staszowa. Fotografią interesuje się od dziecka, swój pierwszy aparat dostała od wujka w wieku 8 lat. Na warsztatach w Domu Kultury opowiedziała m.in. o swoich podróżach do Indii. Opowieści te zobrazowała fotografiami, które zresztą można podziwiać na wystawie znajdującej się w holu. Indie mi tak naprawdę wywróciły świat do góry nogami, w sensie takim, że jak ja tam pojechałam, to było chyba pierwszy raz 8 lat temu, moje postrzeganie rzeczywistości zmieniło się tak naprawdę o 180 stopni i polecam każdemu, natomiast wiem, że to też nie jest dla każdego. Indusi, oni patrzą na świat, na rzeczywistość zupełnie w inny sposób. To znaczy dla nas, dla Europejczyków, my jesteśmy pozamykani, chociaż troszeczkę się to zmienia już w tym momencie u nas. Oni są bardzo otwarci. To są ludzie, którzy mają serce na dłoni i wchodzą w rozmowę momentalnie. Mi się spodobało to, że ich otwartość działa na mnie, że ja jestem w stanie się otworzyć i jestem w stanie się nauczyć tego. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza również w przyszłym tygodniu na inne zajęcia, m.in. turniej bez prądu, czy też balonowe fantazje.